idziemy ulicą Wyzwolenia cały czas prosto w kierunku dworca kolejowego i przed nami rondo, przez które będziemy jechać prosto, czyli inaczej drugim zjazdem z ronda będziemy zjeżdżać. To już chyba będzie ulica Dworcowa. Choć pewności co do... Nie, to jest ulica Powstańców. Powstańców Śląskich. Tak więc przepraszam tutaj za pomyłkę. Jedziemy sobie cały czas prosto. Jak widać, na razie żadnych trudności na tej naszej trasie egzaminacyjnej. Ja od razu wyjaśniam, ja nie wiem, w jaki sposób tutaj egzaminatorzy jeżdżą, tak więc ten przejazd to jest w pewien sposób tylko moja inwencja twórcza. Proszę się za bardzo tym nie przejmować, ani gdzieś tam za bardzo nie brać sobie do serca, że w taki sposób na przykład na egzaminie pojedziecie, bo tego nikt nie wie, w jaki sposób pojedziemy na egzaminie. I przed nami kolejne rondo Niwa, również drugi zjazd z ronda. Jesteśmy na ulicy Konopnickiej. Tutaj po tej naszej lewej stronie macie taki pas brukowany. On jest po to, abyśmy wyjeżdżając na przykład gdzieś z boku, czy zjeżdżając na lewą stronę, na tym właśnie się ustawiali do wyprzedzenia na przykład rowerzysty czy jakiegoś innego skuterka, być może kolumny pieszych, bo to właśnie jest ten pas. I na rondzie, do którego dojeżdżam, pojedziemy trzecim zjazdem, pojedziemy w kierunku Babic. Przed nami obniżony wiadukt. Widzimy, wjeżdżamy pod wiadukt, mając pierwszeństwo. Jak ktoś by tutaj jechał wysokim pojazdem, to oczywiście nie przejedzie. Wiadukt ma ograniczenie wysokościowe 2,70 m. I już jesteśmy w Babicach, czyli wyjechaliśmy z samego miasta Oświęcim. Jesteśmy na terenie gminy Oświęcim. Jak widzicie, tutaj odcinek drogi taki dosyć kręty, tak więc oczywiście tutaj uważamy również z prędkością, aby nie przesadzić, szczególnie w takich warunkach jesienno-zimowych. Teraz jest dosyć ładna pogoda, ale za chwilę może przecież temperatura nam spaść do zera. Może się pojawić jakiś opad deszczu i śniegu. No i przed nami przejazd kolejowy. Przejazd z zaporami. Czekamy sobie na otwarcie tego przejazdu. Pociąg towarowy, tak więc chwila cierpliwości. A
Natomiast mamy teraz chwilkę, aby sobie porozmawiać o pewnej kwestii. W takiej sytuacji jak teraz, jak przejedzie pociąg, będą otwierały się rogatki. Światło czerwone nie zgaśnie, dopóki całkowicie nie zakończy się otwieranie zapór. Obstawiam, może nie w tej sytuacji, ale bardzo często jest tak, że pojazdy ruszają, jak tylko ta rogatka zacznie się podnosić. Oczywiście podnoszenie rogatki nie oznacza tego, że my nie możemy ruszyć z miejsca. Zauważcie, jeżeli by się zaczęły podnosić rogatki, te wszystkie pojazdy ruszą i przejadą, zanim jeszcze czerwone światło zgaśnie, przecież to byłoby bezsensem, żebyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, stali. Nam nie wolno wjechać za sygnalizator, który wyświetla czerwony sygnał. Ale ruszyć z miejsca nam wolno. Przecież zauważcie, nawet na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, mimo że jest światło czerwone, wy stoicie gdzieś tam hen daleko, również ruszacie z miejsca, dojeżdżacie bliżej. Prawda? No prawda. Teraz będziemy mieli możliwość zaobserwowania sobie tej sytuacji. No chyba jeszcze będzie jeden jechał pociąg, tak coś się wydaje, bo rogatki się nam nie podnoszą. Tak więc tej cierpliwości nam troszkę potrzeba. To jest właśnie, moi drodzy, piękno przejazdów kolejowych, gdzie tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak długo będziemy stali. Dlatego pamiętajcie, luz i ręcznie. Zawsze przed przejazdem kolejowym oczekujcie na otwarcie rogatek, będąc na biegu jałowym, czyli na luzie, oraz zaciągajcie sobie hamulec awaryjny. W ten sposób odpoczywają wam nogi. Wyobrażacie sobie, że cały ten czas stoimy w pełnej gotowości na ciśniętym sprzęgle? No troszkę, prawda, długo tutaj stoimy, tak więc za nami też spora kolejka, bo już są kolejne 5 pojazdów za mną stoi, więc jest nas troszkę oczekujących na otwarcie rogatek. No cóż, wychodzi na to, że jest to bardzo mocno uczęszczana linia kolejowa. Jest to linia kolejowa w kierunku Katowic. To nieładne zachowanie, bo nie wolno omijać pojazdów, które oczekują na otwarcie rogatek, jeżeli ominięcie ich wiąże się z wjazdem na pas przeznaczony dla przeciwnego kierunku.
rozumie, że jest to osoba gdzieś tam tutejsza, który sobie gdzieś tam jeszcze przed przejazdem skręcił, no, ale tak nie róbmy. Zauważmy, że tutaj stoimy w łuku. Równie dobrze ktoś z tej uliczki, w którą ten pojazd wjechał, ktoś mógłby wyjechać i mogłoby dojść do takiej sytuacji, że po prostu by się ci kierowcy nawzajem poblokowali i ani jeden, ani drugi nie mieliby możliwości przejazdu. No już chyba dobre ze 4 minuty stoimy, jeżeli dobrze liczę czas. Jedzie pociąg. I znowu towarowi. Może teraz będziemy mieli okazję zaobserwować sobie, jak to będzie z tym ruszaniem. Mimo światła czerwonego. I moi drodzy, wracając do tego, nie ma nic takiego, że egzaminator się zdenerwuje, bo my ruszyliśmy, bo się świeciło czerwone światło. O właśnie, wiemy, te pojazdy ruszają. No. Ruszyć można, jak podkreślałem, ale wjechać za sygnalizator możemy dopiero teraz, gdy zgaśnie światło czerwone, gdy całkowicie skończy się otwieranie rogatek. Pomimo, że przejechały pociągi w jedną i w drugą stronę, oczywiście upewniajmy się, że tutaj jakiś kolejny pociąg nam nie wyjedzie. No i moi drodzy, na skrzyżowaniu z sygnalizacją, a widzimy znak, że będzie sygnalizacja, pojedziemy w lewo. Widzimy, sygnalizacja ogólna, czyli jadąc w lewo będziemy musieli ustąpić, jeżeli coś będzie jechało sprzeciwka. Będziemy, jeżeli będą piesi na drodze, będziemy musieli im ustąpić, bo mogą mieć w tym samym czasie sygnał zielony, co i my. No i sprzeciwka w tym wypadku ustępujemy. Nawet mimo tego, że droga naprzeciwko to jest drogą wewnętrzną. To mimo wszystko przy zielonym sygnale będziemy pojazdom wyjeżdżającym z tej naprzeciwka wewnętrznej drogi ustępować. W sytuacji, gdyby sygnalizacja była wyłączona, zatrzymujemy się na stopie i przed pojazdami sprzeciwka mielibyśmy pierwszeństwo. Pieszych nie ma. Jesteśmy na drodze krajowej numer 44 i zaraz wjedziemy z powrotem, moi drodzy, do Oświęcimia. Znowu wjedziemy na rondo Niwa. Miasto Oświęcim.
ograniczenie do 40, to jest łuk drogi, tego zjazd w dół zaraz za łukiem i na rondzie pojedziemy drugim zjazdem, pojedziemy w kierunku centrum. Wjeżdżamy w ulicę Konarskiego. No i jak Wam się podobała taka trasa, aby ją mieć na egzaminie?